Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj przygotujemy sałatkę z kurczakiem i rozszczepką. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zasubskrybuj go, by być na bieżąco. Zapraszam do oglądania. Do przepisu wykorzystałem pojedynczą pierś z kurczaka. Pierś umyłem, a następnie kroję ją w kostkę. Pokrojone mięso doprawiam łyżeczką papryki słodkiej, łyżeczką ziół prowensalskich, szczyptą soli, pieprzu i dodaję około 2 łyżki oliwy. Całość dokładnie mieszam. Następnie mięso wrzucam na rozgrzaną patelnię. I smażę na złoty kolor z każdej strony. W międzyczasie pół czerwonej cebuli kroję w półksiężyce. Jedną mandarynkę obrałem i dzielę na mniejsze kawałki. Do tego jeden pomidor, kroję go w kostkę. I około 100 g sarafety, również kroję w kostkę. I około 100 g rozszczepki. Rozszczepkę wypłukałem. Teraz przygotujemy sos do naszej sałatki. Do miski dałem 3 łyżki majonezu i 2 łyżki śmietany. Następnie dodaję jeden ząbek czosnku przepuszczony przez praskę. Doprawiam solą i pieprzem. I całość dokładnie mieszam. Gdy wszystkie składniki mamy już gotowe, przechodzimy do nakładania sałatki. Na sam spód układam rozszczepkę, na to dodaję kurczaka, pomidor, mandarynki, cebula, polewam sosem. I po wierzchu posypuję serem fetą. Nasza sałatka jest już praktycznie gotowa. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć i do zobaczenia wkrótce.